Wiem, że wiele osób czekało na test Motorola E7 Plus, ale zamiast niej świeżynka na polskim rynku, Motorola E7 Power. Trafiła do nas w ciekawszej konfiguracji i lepszej cenie niż na początku można się było spodziewać. Mam na imię Bartek i zobaczę, co ona potrafi. Moim zdaniem smartfony poniżej 500 zł mają przede wszystkim jedno zadanie. Działać poprawnie, a wszystko co jest ponad to, to jest miły dodatek. A no jeszcze byłoby miło, gdyby nie straszyły wykonaniem. Wykonanie w E7 Power to mowa rozsądku. Zabawa w błyszczący plastik skończyłaby się porażką, a lekko zmatowiona powłoka, raz że nie brudzi się w mgnieniu oka, to powinna dłużej bronić się przed przetarciami. Sam plastik nie jest cienki, nie czuć też wyraźnie, żeby pod palcem się uginał. Spasowanie jest przyzwoite, a do tego mamy powłokę hydrofobową, która ma dawać ochronę w stopniu IP52, czyli przed deszczem czy przypadkowym zalaniem. Oczywiście nie można poddawać tego smartfona zanurzaniu w wodzie, bo nie jest wodoszczelny. Taki dodatek w tej półce cenowej to właśnie ten wspomniany miły dodatek. Na prawej krawędzi znajdziecie dodatkowy przycisk dedykowany asystentowi Google. Z przyciskami do asystenta jest tak, że dopóki nie zaczniemy się poniekąd zmuszać do ich używania, to nie zobaczymy, jak to potrafi być wygodne przy wyszukiwaniu informacji. Trzeba wykształcić w sobie ten nawyk, a wtedy zacznie się go doceniać. Jak dla mnie, dobrze, że jest po prawej stronie, nawet kosztem tego, że jest trochę zbyt wysoko. I tak łatwiej się go naciska kciukiem, niż gdyby był po lewej stronie. Skaner odcisków palców jest z tyłu obudowy na dobrej wysokości, więc od razu palec kieruje się w to miejsce. Czuć go również pod palcem, bo znajduje się delikatnie poniżej poziomu wyznaczonego przez tył obudowy. Jeżeli chodzi o samą reakcję smartfona, to jest poprawna, aczkolwiek trzeba chwilę poczekać, aż telefon się wybudzi. Niemniej, jeżeli chodzi o dokładność, jest naprawdę bardzo dobrze. W obliczu braku pomyłek nieco słabszą szybkość jestem w stanie wybaczyć. Szkoda natomiast, że nie dostaliśmy opcji rozpoznawania za pomocą twarzy. W tej cenie rozdzielczość HD Plus to raczej standard, ale można znaleźć mimo to urządzenia z ekranem o rozdzielczości Full HD Plus. Nie powiem w jego temacie absolutnie nic odkrywczego. Jest to ekran, jakich wiele w tym segmencie, nie tylko patrząc na Motorola, ale też i innych producentów. Kolory są adekwatne dla tego segmentu, ale warto przyłączać się na tryb kolorów wzmocnionych. Co do jasności, bo to dosyć istotne w tej cenie. Ten panel nie jest przesadnie jasny, dlatego często po wyjściu na dwór korzystać będzie ze 100% swojej jasności. Coś ostatnio w budżetowcach popularny jest leniwy czujnik światła, który często potrzebuje około 2 sekund na przystosowanie jasności ekranu do panujących warunków. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Helio G25, czyli bardzo podstawowa, 8-rdzeniowa jednostka, której rdzeń rozpędza się maksymalnie do 2 GHz. Pochwała dla Motorola, że na nasz rynek wrzuciła wariant 4 GB RAM zamiast 2 GB, w której właśnie ten model również występuje. To bardzo cieszy. W tej cenie 4 GB RAMu to nie jest częsty widok. To właśnie ten RAM sprawia, że pracka motki jest przyzwoita. Ale do rzeczy. Trzeba być przygotowanym na to, że animacje płynne nie będą, ale to tak naprawdę jedyny mankament. E7 Power jest urządzeniem, które na tle swojej konkurencji pracuje bardzo pozytywnie i raczej trzyma ciągle jeden ustalony na początku poziom. Może ten standard nie da się porównywać z droższymi urządzeniami, ale E7 Power nie zrywa, nie ma też słabszych chwili, także to bardzo istotne. Co ciekawe, Motorola zrezygnowała z implementowania swojej aplikacji Moto w tym smartfonie, gdzie znajdowały się gesty, personalizacja interfejsu. Natomiast gesty dalej możemy znaleźć w ustawieniach, ale tych głównych ustawieniach, więc taki gest jak na przykład włączenie latarki dalej jest aktywny w Motorola E7 Power. Nie zauważyłem spadku wydajności przy niższym poziomie naładowania. Przy tym MediaTeku tego typu działanie mogłoby być zabójcze dla tego telefonu, więc całe szczęście, że Motorola nic takiego nie przyszło do głowy. Bateria ma pojemność dokładnie taką samą jak inny model Motorola E7 Plus, czyli 5000 mAh. Fajnie, że już w tym modelu jest złącze USB-C, to na plusik. Osiągi samej baterii były spodziewane. 10 godzin pracy na ekranie na jednym ładowaniu to wynik, którego należy się spodziewać. Przekłada się to na około 3 dni pracy bez podłączenia telefonu do ładowarki. Mamy tutaj ładowanie 10W, więc jak w każdym innym wypadku ładowania poniżej 15W, polecam przede wszystkim uzupełnianie energii w nocy, wtedy najmniej odczujecie ten dłuższy czas ładowania smartfona.
Stabilność pracy internetu jest dobra, ale pobieranie na Wi-Fi demonem nie jest, więc gry, aplikacje czy też inne większe pliki będą się pobierały nieco dłużej. Jakość rozmów jest normalna jak dla takiego smartfona. NFC tu nie znajdziecie. Power posiada jacka 3,5 mm i na słuchawkach dźwięk jest solidny, ale niczym się nie wyróżnia. Nie mogę powiedzieć złego słowa, bo są przyjemne basy, coś tam przez przestrzenności da się wydłubać, a tony są równe i nic nie wybija się na scenie. Pojedynczy głośnik multimedialny jest umieszczony o dziwo na pleckach. Odkładając telefon na stół, dźwięk odbija się i daje taki delikatny pogłos, ale za to na przykład leżąc na kanapie jest on tłumiony. Jego donośność jest bardzo dobra, ale w górnych wartościach głośności już trochę skrzeczy. S7 Power doczekał się dwóch oczek na tyle. Główna matryca ma rozdzielczość 13 megapikseli, druga zaś 2 megapiksele i służy do zdjęć makro. Pierwsza rzecz, którą warto zrobić z tym modelem po zakupie, to przestawić HDR na zawsze włączony. To nie zawsze uchroni nas przed przepaleniami, ale modka znacznie lepiej dobiera ustawienia z włączonym HDR-em i zdjęcia po prostu wyglądają lepiej. Sam włączony tryb nie wpływa znacząco na czas przetwarzania zdjęć po ich wykonaniu. Szczegółowością ogólną jestem zadowolony. E7 gubi trochę detale w bardziej szczegółowych elementach fotografowanych w oddali, jak na przykład te kłosy. Po dużym przybliżeniu będzie widać szumy, ale za dnia jest naprawdę bardzo dobrze i jestem ze zdjęć zadowolony. Aczkolwiek przyznać muszę, że spoglądając na początku na ich podgląd na telefonie, nie spodziewałem się takich wyników. Modka czasami lubi przestrzelić z ostrością, także warto to kontrolować przy fotografowaniu. Nie mamy trybu nocnego, a w automacie w nocy jest słabo. Gdy jest trochę więcej światła w kadrze, jest lepiej, ale dalej jest to poziom, który powoduje, że nocna fotografia to nie jest atut E7 Power. Filmy E7 Power nagrywa w rozdzielczości Full HD. Nie ma zdziwienia ze względu na brak stabilizacji, również tej elektronicznej. Sama jakość wideo jest adekwatna do ceny tego smartfona. Informacji jest wystarczająco, ale oczywiście lepiej nie poruszać się podczas nagrywania. Aparat przedni ma 5 megapikseli, zdjęcia mają odpowiednio dużo detali, ale tryb bokeh nie zawsze jest celny. Fotki są moim zdaniem odrobinę zbyt kontrastowe, ale to akurat mój gust. Tak właśnie prezentuje się niebieski bohater dzisiejszego odcinka, czyli Motorola E7 Power. To wszystko z mojej strony, jeżeli macie ochotę podyskutować na temat tego smartfona, to zachęcam, abyście to zrobili w komentarzach. Chętnie z Wami wymienię kilka zdań na temat właśnie tego smartfona. Czekajcie na kolejne materiały, bo się już produkują, także do zobaczenia i widzimy się już niebawem.